Jeżeli jesteście po seansie Obi-Wan Kenobi i nie wiecie, co począć z bogactwem emocji, który w sobie tłamsicie, to dobrze trafiliście, bo to będzie to miejsce, w którym będziecie mogli pozwolić sobie na ujście emocji razem z nami. Jest ze mną Radek Pisula z Full Frontal Pisula i Napisy Końcowe, Marcin Kończewski z Koń Mówi, Grzegorz Wątroba z Okiem Deva, Krzysztofem Maj. Nic nie muszę więcej dodawać. Marka znana, popularna. I ja od razu chciałbym wam oddać głos, ale tak się zastanawiałem, jakbyście zarządzali najbardziej popularną, mainstreamową marką w kategorii fantastyki na świecie, w sensie gdziekolwiek się nie pojedzie, ludzie kojarzą Gwiezdne Wojny. Jak Ewan McGregor wskakuje na swój motocykl, pojedzie do Mongolii albo pojedzie do Maroko, to ludzie mówią Obi-Wan, Obi-Wan. No i wiecie, że tam trochę wam nie wyszło, tak? Z nową trylogią. W sensie trochę, to znaczy duża część fandomu, która chciałaby wymazać z pamięci ostatni film tam. Czy to był, nie wiem, nie pamiętam, to był Zew Klonów, czy tam jakiś ostatni Skywalker, I don't care. Więc macie taką petardę. W sensie musicie naprawdę być uwrażliwieni na wszystkie sygnały ze strony fandomu, ale macie petardę. Mówicie, nie, nie, to co teraz zobaczycie, to nie jest Mandalorian, który zrobi Jon Favreau i z postaciami, których nie znacie. Nie. Powraca Ewan McGregor jako Obi-Wan. Hayden Christensen powraca jako Vader. Czy jesteście zajarani? Tak! I bum, pojawia się Obi-Wan Kenobi. I nie jest tak, że coś tam zawiodło, że są jakieś niedociągnięcia. Tak, moim zdaniem wszystko zawiodło. Mierna reżyseria, nieudolnie poprowadzona fabuła, nieumiejętnie napisane postaci i średnio odegrane, czyli taki bardzo nierówny casting. I zastanawiam się, wszystkie karty były na stole i to były dobre karty. Co się stało? Wiesz co? Ja tylko powiem na samym początku, że nie do końca jednak się zgadzam z tym, że wszystko nie wyszło w tym serialu. Jest dużo, dużo złego, ale to jest jedna z tych produkcji. Ale serial się kończy, jednak, więc też są dobre rzeczy. No właśnie. Nie, jest jednak tutaj troszeczkę takiego złota i trochę takich rzeczy, które będą się podobały fanom Gwiezdnych Wojen. No jest ten Ewan, który no nie schodzi poniżej jakiegoś poziomu, no ale straszne lenistwo scenariuszowe przede wszystkim i fatalne aktorstwo. No tutaj naprawdę tak kładzie w wielu momentach te produkcje, że to są momenty, gdzie po prostu zgrzyta się zębami z żenady. No, to jest bardzo smutne. Niemniej dwa pierwsze odcinki były naprawdę okropne, fatalne. Później troszeczkę z moim wejściem, tak jakby ten próg wejścia był fatalny. Trochę później było mi z tą historią łatwiej, chociaż stawka zerowa, napięcia tutaj zero akurat. I nic nie wynika z tego serialu. Skończył się i nic nam nie dał. Nic się nie zmieniło w kanonie Star Wars. Poza szarganiem lore, to, no ale to może za chwilę, jeżeli chodzi o lore, natomiast to już tak, żeby położyć troszeczkę tej waty cukrowej mimo wszystko na ten roast, który to za chwilę się odbędzie, no to na pewno chciałbym zaznaczyć, że warstwa audiowizualna mnie nie zawiodła, no bo wiadomo, czuć pieniądz, asety gotowe, tak, więc tutaj jakby ciężko było to spitolić i faktycznie jakby wszystko było zgodnie z założeniami gwiezdnowojennymi. Muzyka projektowana częściowo przez Johna Williamsa, a wykonana przez Natalie Holt też robiła robotę i jakby była w odpowiednim klimacie, jakby nadawała to tempo. Jakie by nie było, to jednak wszystko tam działało i mi się podobało osobiście. Więc tutaj co do warstwy audiowizualnej ciężko mi było się dowalić. Bardzo mi się podobało też to, że z każdą produkcją w czasie troszeczkę odkrywają kolejne właściwości miecza świetlnego, w sensie te wizualne, że pokazują, że to jest jednak jakiś skondensowany laser, więc tutaj gdzieś tam wodę ogrzewa, tutaj jakby inaczej promieniuje. No bardzo ładna scena w ogóle była, już pomijając bezsens tej miejscami tej walki, tragiczny finał między Darthem Vaderem a Obi-Wanem, ale ta scena, gdzie była ciemność i tylko widać było te dwa świetne miecze, no to jakoś mi tam coś tam robiła w serduszku, także no generalnie jest ileś takich pojedynczych tropów, które bardzo fajnie działały, więc tak, żeby już do tego całego roastu jakby troszeczkę jednak dołożyć łagodniejszych przypraw, no to tutaj ja bym w pierwszej kolejności to zaznaczył. Co prawda z miejsca bardzo mnie uderzyło to, że ten laser działa kompletnie
już dobra, czepianie się fizyki w science fiction to jest jedna sprawa, ale w momencie, kiedy oni naruszają zasady fizyki, które sami narzucili swego czasu, to to już mnie gniecie. No i to i tak najbardziej mnie zawsze rozwala to, że te miecze świetlne działają odwrotnie proporcjonalnie do grubości plot armoru postaci. Bo generalnie sieknięcie mieczem świetlnym powinno ciąć wszelką materię, więc jak ktokolwiek dostawał cios, dostałby ciosem na twarz, wątrobę, w głowę, w cokolwiek, to w tym momencie to tak naprawdę powinna być postać przeciachana, upitolona, uspawana z miejsca, a tutaj po prostu no, w zależności od tego, jaka to jest postać, to różnie działa, co mnie też drażni, no ale cóż. Ja muszę zrobić małe ad vocem na ten miecz świetnych, ale wrócimy jeszcze do nich. To znaczy uważam, że każdy, kto uważa, że miecze świetne od przebudzenia moczu, przepraszam, mocy w górę działają dobrze, to polecam film na kanale Robot Head Disney Doesn't Understand Lightsabers. To jest lektura obowiązkowa, pokazująca właśnie to, co mówi Grzegorz. To znaczy, że łamane są prawa świata, które zostały stworzone przez firmę, znaczy nie przez firmę, która wykupiła prawa. I tutaj jest prawdopodobnie właśnie pies pogrzebany, niestety. Tylko stworzone zostały przez George'a Lucasa i przez LucasArts i później przez fanów w ramach rozszerzonego wszechświata, który został zwinięty przez Disneya. Miałem złe przeczucie co do tego, ale nie sądziłem, że będzie aż tak źle. Jeżeli ja miałbym powiedzieć jedną dobrą rzecz, która się zdarzyła w Kenobim, były to sceny retrospektywne i to jest też asumpt do mojej próby stworzenia fabuły bez schematu, takiej, która mogłaby zadziałać i która by również miała te bohaterki pierwszoplanowe, które stały się bohaterkami pierwszoplanowymi zgodnie ze starą zasadą Disneya, to znaczy bierzemy jedną postać, którą fani pamiętają nostalgicznie, następnie kopiemy ją w twarz i na jej barkach sprzedajemy nowe postaci, o których fani nie chcieli wiedzieć nic, o które nie prosili i które znaczy, they don't give a fuck, tak, na temat tych postaci generalnie rzecz ujmując i tych plot arków, które się tutaj robią, więc jeżeli by Disney chciał rzeczywiście zbudować coś fajnego, to mógłby wykorzystać więcej tych scen, które się rozgrywały na Coruscant w trakcie Order 66. Były one zdecydowanie najmocniejsze i to był jeden moment, kiedy ja coś czułem. I pamiętam, jak teraz, o to mi się rzadko zdarza z uwagi na moją pamięć, pierwszy odcinek Kenobiego i moment, w którym ja wrzasnąłem z wściekłości, jak ucięto mi sekwencję podczas Order 66 w Świątyni Jedi. Bo to był... To był jedyny moment, kiedy ja się poczułem zainwestowany emocjonalnie. No to sam początek, to był prolog. Tak. I już wtedy krzyczałeś, dobre, nie? Tak. Wiesz co, jeszcze jeśli chodzi o te dyspekcje, to okej, miało jakiś klimat, ale ja nie mogę cały czas tego Anakina, 40-letniego padałana. Który nie został w żaden sposób odmłodzony. Dalej udawać tego dzieciaka, nie? Tak. I to jest lepsze niż to, co niż by mieli mi wstawić znowu Skywalkera 300-komputerowego, który był przerażający. Tam było to Uncanny Valley takie, że można było zwariować w Mandalorianie. Ale kurczę, tutaj jednak no, to jest już chłop, który ma swoje lata, nie? I to po nim widać. Pięknie się starzeje. Hayden Christensen wygląda znakomicie, ale no ciężko mi wierzyć. Ale obok jest Ewan McGregor, który wygląda lepiej. Ale szczerze powiedziawszy, tak. Jak zobaczyłem sobie zdjęcie zestawione, no to Ewan McGregor starzeje się jak wino, Hayden Christensen jak mleko, sorry. Czy dylatacja czasu, tak? Obi-Wan po prostu latał w innych systemach i bardzo szybko, tak. No to da się wyjaśnić. To już w memach było, że gdzie oczy miała Padme Amidala, jak z jednej strony miała Haydena Christensena, a z drugiej Ewana McGregora, come on! Wiecie co, ale to jest w ogóle taka chyba przywara troszeczkę całego tego serialu, że ja miałem wrażenie takiego wmawiania widzowi w to, co ma wierzyć. To znaczy, zauważyliście, że oni wciskali non-stop w usta wszystkich dookoła, że Obi-Wan to stary dziad, w usta Lei, w usta poszczególnych bohaterów, że to taki zniedomężniały stary dziad, a ja tak patrzę na tego Obi-Wana, który wygląda prawie jak $1,000,000, potem zdejmują mu w pewnym momencie koszulkę, to wrzeźbiony jak nie wiadomo co, i mówię, Bartek Przybyszewski z Liczne Rany Kłute fajnie o tym pisał. To powiedzieć, że Bartek pisał tak, że to mamy 50-latka, który wygląda jak wyspocowany 40-latek. Wyszedł od barbera, ubrany jak hipster. Mamy uwierzyć, że oni tak o nim mówią, jakby miał 60 lat przynajmniej, nie? Już tam koniec, śmierć jego. Zresztą to jest też dziwne, te poziomy mocy i to, jak się postać zachowuje, bo mamy tego Obi-Wana, który cały czas jest za stary na to gówno, nie? Chodzi jak Murdoch z zabójczej broni, nie? Old Man Logan. Tak, on już niczego nie poruszy.
przymocą, nie? To już, och, już dupa, nie? Ten miecz wyciągnie, tak, to już będzie koniec, nie? I on tak chodzi przez ten, a jak dochodzi do tej finałowej walki z Vaderem, nie? To nagle mu się odpala, wiesz, Super Saiyan, nie? Trzeciego poziomu, nie? Kamienie latają. Zaskakująco, jak działa pamięć mięśniowa, nie? Tak, nagle, nawet na początku, wiesz, ja rozumiem tą sytuację, gdzie ma tą wizję Lei, nie? I odpala się to typowe skina akcji, nie? Że tutaj dostaje moc, to jest ta matka, która podnosi auto, nie? Bo dziecko tam utknęło, nie? I trzeba dostać nową siłę. Ja w to wierzę, nie? To jest akurat okej. Okay. To jest bardzo Jedi. Ale on jeszcze przed tym momentem, jak zaczął tą walkę z Vaderem, gdzie już był wymęczony po tych wszystkich akcjach z Leją, nie? Z poszukiwaniem jej. On zaczyna nagle tym... tutaj poważnie w ogóle. Tak. I on nagle zaczyna mieczem wymachiwać, nie? Z Vaderem, jak równy z równym. Chociaż nam wcześniej pokazali, że do Vadera nie ma nikt podejścia, dupę, nie? Dupę skopał Vaderowi, tak, to tak. Vader tam statki... wstrzymuje ścigaczy. Tak, ściąga ten statek w sekwencjach z Benny Hilla, bo drugi za chwilę ucieka. Bru, nie? A do tego wrócimy. Bo tu jest dużo kosmicznych jaj w tym serialu. O tym jeszcze pogadamy. Tak. Ale wiemy, że Vader, z nim sobie nie pogadasz, nie? On jest po prostu morderczy, nie zatrzymasz go, nie? T-1000. A tutaj nagle Obi-Wan, wiesz, podnosi te kamienie, scena czysto z anime, nie? Że wszystko nad nim lata, wiruje i on tymi kamyszkami rzuca w tego Vadera. Vader, zostaw, nie? Moje kamienie, moja jedyna, wiesz, ten, słabość. Nie, to było tak komiczne i to było po prostu źle. Wiesz, to też nie jest wina aktorów, bo tam Hayden i McGregor naprawdę dają siebie dużo, nie? I widać, że mają cały czas serce tych postaci, ale to jest tak kuriozalnie napisane. To jest wszystko w tym serialu, co jest złe, to jest wina scenarzystów. Tak samo ciężko mi się czepiać aktorów, na przykład mała Leia, ta Blair jest super dobrana i ona jest charyzmatyczna. Ja wierzę, że ona wyrośnie na tą Leię, którą my znamy. Nie, jest naprawdę dobra, jest miła aktorka, tylko ona gra to, co jej kazali zagrać, nie? Ona nie gra dziecka, ona gra małą Leję. Ona jest właśnie fatalnie napisana, może rzeczywiście sama w sobie jest w jakiś sposób urokliwa, tak? No, ale nie wiem, no po prostu jak pomyślę o niej, to mnie gryzie, no i Riva to samo, no po prostu... Ale słuchajcie, to jest prosty cynizm Disneya, mała Leia jest potrzebna do tego, żeby ją sprzedać jako następczynię zabawki pod tytułem Mały Yoda i Baby Yoda, ona jest tylko po to, nie ma żadnej innej funkcji, natomiast... Czerwonego guzika. No, a co do tej kamieni, którymi zostaje obrzucony Vader, do czego jeszcze wrócimy, to przypomnę, że przecież najpotężniejszym tym featurem mocy, jaki sobie można wyobrazić, najpotężniejszymi arkanami, jakimi można dysponować w Gwiezdnych Wojnach, oczywiście nie jest metydacja bitewna Jody, dzięki której został uratowany Coruscant w starym kanonie, absolutnie nie. Jest podniesienie kamieni przez Rey Skywalker, podniesienie kamieni. Teraz każdy Jedi w tym nowym kanonie będzie się szkolił do tego. To by nie tam, że tam Va'apad bym chciał, czy Soresu, szkoły walki mieczem. Nie! Podnoszenie kamieni. Teraz Obi-Wan też musi pokazać, żeby była zgodność kanonu, że podniesienie kamieni, miotnięcie nimi, jak w ostatnim Władcy Pierdów i Wiatrów Night'a Shyamalana, to jest to, co pokona Vadera. Tak, to i dlatego Vader przecież wtedy on mówi, nie, no tak, to jest jednak mistrz, bo on tak jak Rey Skywalker podnosi kamienie. Disney jest bardzo prosty do rozwikłania. On sprzedaje cały czas swoją markę i swoje filmy i plewa na wszystko, co zostało stworzone nie pod banderą myszki Miki. Tak. Przejmując ten wątek Krzysztofa, zobaczcie, wychodzi Mandalorian, ale wychodzi w jakim momencie, w którym cierpliwość fanów jest już naprawdę na wyczerpaniu. W sensie, czy można jeszcze bardziej spieprzyć nasze uniwersum, bo jednak ludzie, którzy są fanami Star Wars, głęboko się utożsamiają z tym kanonem, traktują go jako świętość. I wychodzi Mandalorian i Jon Favreau mówi, będzie o Mandalorianinie, o Bounty Hunterze. I wiecie co? To nie będzie Boba Fett. To nie będzie Boba Fett. Tam nie będzie nikogo znanego. Nikogo, kogo byście kojarzyli z kanonu i w pewnym momencie, bam, pojawia się Ahsoka. Fani po prostu sikają po spodniach. Pojawia się Boba Fett, fani sikają po spodniach. Wchodzi Luke Skywalker, fani sikają po spodniach. Odwrotność tej filozofii. Hej, słuchajcie, robimy serial. Wiecie, kto będzie? Obi-Wan, Vader i powróci Hayden Christensen i jeszcze Leję dorzucimy. Nie ma, jakby nie ma żadnego zaskoczenia. Nie ma, już nie mówiąc o tej stawce, o której mówił Marcin, bo nie unikniemy dzisiaj rozmowy o postaci Rewy, która jest najbardziej antycharyzmatyczną, nieciekawą postacią w tym serialu, która do czwartego odcinka nie ma żadnej stawki. W ogóle nie wiem, o co jej chodzi. Czemu się prujesz? Czemu? Zostaw go w spokoju. Po prostu idź i, nie wiem, idź się modlić do klasztoru i daj mu spokój. To jest dużo takich bardzo skrajnych emocji wyzwalał we mnie ten serial, pomimo, że jest tak miałki. I powiedziałbym, że
pierwsza rzecz, o której myślę, pomijając już naprawdę jakiś taki brak logiki w zakresie czasu i przestrzeni, zakładając, że ostatni odcinek był możliwie najlepszy. Jakościowo w sumie był najlepszy, ale miał takie kretynizmy jak Riva, czy Rewa, która umiera pod koniec odcinka piątego, się czołga. Tak jak zauważyliście, kiedyś to było tak, że jak dostaniesz mieczem świetnym, to tu cięte, no słabo, ale jest oparzenie. No tu czasem ci utną kończynę słabo, ale jak dostaniesz bebechy, to jesteś dead. Nie ma, że może przetrwałeś, czy przetrwałaś. I ona się zwija na ziemi. 15 godzin później jest na Tatooine i biega bez problemu z tą raną, którą odniosła. I to są takie kretynizmy, to są takie idiotyzmy, ale one są w dużej skali i są czasem w małej skali. Na przykład jak za każdym razem, kiedy pojawiał się wielki inkwizytor, to ja po prostu dostawałem padaczki. Znaczy, to jak on wygląda w porównaniu z tym, jak wygląda w Rebels, albo na przykład Fifth Brother, który był w Rebels, on ma cool design, a tutaj wyglądał jak taki naprawdę... Nie, wyglądał jakby ktoś reanimował Raidena z Mortal Kombat. No suma tego jest przytłaczająca i sprawia, że nie mam do czynienia nawet po prostu ze słabym produktem Star Warsowym, mam po prostu do czynienia z niedopieczonym produktem w ogóle. Jeszcze dodajmy, że wbrew temu, co się mówi, tam naprawdę nie widać było tych pieniędzy jednak. To znaczy, przypominam sobie jaskinię Obi-Wana, która autentycznie wygląda jak zrobiona z plexi i z dykty. No to była. Tak, i to jest straszne, i to jest okropne. Przypominam sobie pałac na Mustafar. Na ekranie nie powinno tego być widać. Więc właśnie, przypominam sobie, słuchajcie, pałac na Mustafar, przecież pałac na Mustafar widzieliśmy w Rogue One. Wyglądał tak, że ja musiałem pobiec po dodatkowy papier toaletowy i wymienić spodnie. Następnie widzieliśmy to także w animacjach i nagle tutaj widzę, no przepraszam wszystkich fanów oryginalnej Dune'y, ale widzę z powrotem ten pałac Harkonnenów, wzięty jeden do jeden praktycznie, z jakimiś neonami. Wygląda to po prostu sztucznie i to nie jest coś, co się robi w 2022, kiedy studio projektujące gry wideo jest w stanie osiągnąć lepsze CGI przy użyciu kilku juniorów. Denerwujące to jest bardzo. Miałem tak dużo takich momentów. Nie było ich, nie to nie jest tak, że to jest jakaś dominanta, ale było ich sporo. I zwróćcie na to uwagę jeszcze, że nie uniknięto tego problemu Gwiezdnych Wojen, to znaczy przenoszenie nas do nudnych lokacji. Między innymi dlatego wydałem z siebie wrzask na samym początku prologu, że jestem oto z powrotem na Kurusan, które jest przepięknie wymodelowane i nagle przenoszą mnie znowu na tę pieprzoną pustynię. Albo przenoszą mnie później do ciemnych wnętrz, w których nic nie widać, w których są jakieś rury, w którymś momencie dochodzi do pojedynku. Gdzie jest pojedynek? Czy pojedynek jest w jakiejś interesującej lokacji? Dlaczego wszyscy pamiętamy Duel of Fates? Dlatego, że tam ten environment reagował na walkę bohaterów dokładnie tak samo, jak reaguje w nowoczesnych bijatykach. To znaczy, to było destructible, prawda? I działo się w tle równocześnie coś interesującego. A tutaj, abyśmy się wrócili do lat 90. do statycznej kanwy, na której bohaterowie ze sobą walczą. I może coś tam właśnie weźmie jakiś kamyk, ale widać, że ten kamyk został wcześniej przyniesiony przez statystów. Więc jeżeli chodzi o production design, ja tutaj też mam bardzo dużo zastrzeżeń. Zwłaszcza, że Disney nie może już powiedzieć, że o nie, że to jest indie produkcja, że my nie mamy pieniążków, w ogóle to jest ciężka sprawa, musieliśmy na to zebrać na Kickstarter. Nie. Oni pływają w pieniądzach. Albo, że chcemy zachować stylistykę starych Star Warsów. Da się to zrobić, zachowując tak jak Mandalorian, wysokie walory produkcji. Dokładnie. Tak, ja się zupełnie z tobą zgadzam, bo tutaj niektóre sceny wyglądają dobrze, bo mamy jednak tego Hon Changa, który współpracował wcześniej z Park Chan-wookiem, nie? I to przez lata. No, czy ostatnio pracował z Edgarem Wrightem przy Last Night in Soho, który wyglądał błędnie. I też, no, teraz popatrzmy, jak wyglądał Hein Maiden na przykład. Parka Chan-wooka i jak wygląda ten Obi-Wan. To jest na jakimś poziomie straszna właśnie strata utalentowanego gościa przez to, jak jest niewykorzystana przestrzeń i przez to, że nie miał za bardzo z czym pracować. Na przykład mamy ten odcinek, gdzie siedzą w tych jaskiniach i mamy tą jedną żelazną bramę i wszystko jest brązowe. Ja myślałem, że się pożygam na tym odcinku. Tak, tak męczący wizualnie, bo nie wiedziałem w ogóle, na czym wzrok zatrzymać, bo wszystko się zlewało w jedno, nie? Oni chodzili w tych brązowych ubraniach, na tle tych brązowych ścian, brązowej ziemi. Ja nie wiedziałem już, gdzie jest góra, gdzie jest dół, czy oni leżą, czy oni stoją, bo to było po prostu przerażające. A przypomnij sobie... Co chwila jest właśnie tak przestrzeń niewykorzystana. Mamy jakieś te miasteczka, nie? I zobaczmy na oryginalnym trylogii, tam zawsze coś było w tle, co pozwalało ci się pozwalał cieszyć wzrok, pozwalał zauważyć, że jesteśmy w kosmosie, są jakieś te właśnie dziwne rzeczy, które ci mają
sprawić, że ta przestrzeń jest bogata, nie? Nawet jak mieliśmy tą pustynię, to jakiś domek, jakiś otwarmy wody, te takie różne dynksy, nie? Coś zawsze było. Tutaj po prostu... Ale nawet w pustynie był jakiś kontrast, nie? Tak, że to było jakieś interesujące właśnie nawet kolorystycznie. Pomyśl o tym statku, którym oni uciekają i wnętrzu tego statku, tak samo. Tam to wygląda jak stare łódzkie PKP. Tak, oczywiście. Jak mamy to miasteczko na przykład w nocy pokazane, to mamy... Wszędzie brązowe, mamy czarne niebo i do tego wszędzie te cycki, domki wszystkie tak ustawione, które wyglądają tak samo, nie? I to było tak po prostu męczące. I mówię, gdzie tutaj jest miejsce, żeby utalentowany człowiek mógł pokazać swoje umiejętności, nie? No nie ma z czego korzystać, nie? Bo wiesz, że ktoś wyżej powiedział, no dobra, no macie te domki z papieru, tutaj z tektury, no weź to jakoś ładnie nakręć, nie? Tam, żeby ten, no nie musi za bardzo starać, bo i tak fani to kupią, nie? I ten serial niestety tak wygląda przez wszystkie odcinki, nie? Mało było takich momentów, żeby czym się na pewno cieszyć. I jak nie znoszę J.J. Abramsa i tego, co zrobił w Gwiezdnych Wojnach, szczególnie w trzeciej części, to zobaczmy, jak tam pustynia wyglądała, jak tak. Można było pokazać ten piasek i to wszystko, nie? Można było, także cieszyłeś się, że jesteś na tych terenach, gdzie nie ma nic, nie? Była okej. Okay. Wizualnie naprawdę tam w wielu momentach nie ma czego się czepiać po prostu w tej najnowszej trylogii. Ale szczególnie, Krzysiu, to do ciebie w The Last Jedi. To prawda, The Last Jedi wizualnie jest piękny. Tak, oczywiście. Ale nawet, wiesz, nawet odbijając jeszcze od filmu, bo tam wiadomo, że jest większy budżet i można to, na pewno masz większe siły przerobowe, żeby to lepiej pokazać, ale zobaczmy na Mandaloriana, jak mieliśmy na przykład ten odcinek, gdzie on walczył z tym potworem tam w tym błocie, nie? I tam była mała przestrzeń, mało rzeczy, ale było wszystko przejrzyste, wszystko było, wiesz, jakoś zaprojektowane. Tutaj jak masz jakąś taką walkę, no to nic takiego nie ma. Nawet ta walka z Vaderem na końcu, to ona była tylko dlatego fajna, że widziałeś dwie latarki, które mają inne kolory i się zbijają. A co pamiętacie, co było z boku? A wiesz, te kamienie. Nic, właśnie o to chodziło. Podobna do tej, którą ja kojarzę właśnie z Batmana. Na przykład najnowszego, tam też jest jedna taka sekwencja, w której strzelają maszynowymi karabinami i tylko widać przez chwilkę wtedy, kiedy jest wystrzał, widać, co robi Batman. Nie? To było takie fajne, oni umieją to teraz ogrywać. Mi się wydaje, że to już jest któraś produkcja też, w której widzę coś takiego i to jest okej, ale to jest wbrew pozorom dosyć tani wytrych. I zastosowanie tego wytrychu, bo ogrywanie czernią, ogrywanie rzeczy mrokiem i dopalanie tego tylko elementami świetlnymi, stroboskopowymi i tak dalej, to jest tylko jakiś wymyk, a nie zakryje to taniej dekoracji, nie zakryje to efektu tego, że jest nieumiejętnie poprowadzona kamera. Sorry, ja nie jestem wybitny, nie? Naprawdę w tych kwestiach, ale tu ewidentnie czasami była kamera tak dziwny sposób ustawiona nawet, jak na przykład Obi-Wan wchodzi do jakiegoś pomieszczenia, jest kamera postawiona na ziemi. Nie wiem, czemu to służy kompletnie. Oprócz tego, że ucina praktycznie całą właśnie scenografię i rzuca tylko na niego, tak jakby był jakimś gigantem, takie ujęcia, i on wtedy sobie otwiera drzwi albo wchodzi do Lei, na przykład wtedy, kiedy była Leia zamknięta. Rzuciło mi się to strasznie w oczy. Wysoce denerwujące, wysoce irytujące, bo ja pamiętam, że te panoramy takie, które były zawsze w Gwiezdnych Wojnach pokazujące te korytarze rozległe, jakieś okablowania nawet i tak dalej, to wszystko było intrygujące, futurystyczne i ciekawe. Tutaj zniuansowane to, wizualnie. Tak, tutaj to wszystko mi gdzieś wizualnie ginie. To jest taki basic, jakby tekstury się nie doładowały. Troszeczkę tak. Mi się wydaje, że tak jakby oni nagrywali mnóstwo materiału i zapomnieli to wszystko, to co było kiepskie po prostu, tak jakby wyciąć, bo ta historia mogłaby tylko i wyłącznie się nadawać do formatu filmowego gdzieś na półtorej, dwie godziny i absolutnie by to wyczerpało temat i może wtedy nie byłoby jakichś takich bubli, chociaż nie wiem jak wykasować te postacie na przykład Rivy i zauważcie, właśnie to słowo unremarkable jest słowem, które dla mnie pasuje do tego seria, bo to nie chodzi o to, że ten serial jest fatalny, tylko wiele rzeczy zostało zrobionych tak nie na poziomie, którego oczekiwałobyś od produkcji z taką marką. I nawet pomyślcie, ostatnia walka w tej tak zwanej środkowej obecnie trylogii na Mustafar, gdzie Anakin Skywalker walczy z Obi-Wan Kenobim,
no otoczenie odgrywało wielką rolę. Jaką rolę odgrywa otoczenie podczas tej walki, gdzie się dzieje, gdzie są te ciemne kamory na ciemnej planecie, w ciemnym miejscu w nocy? No, no i przede wszystkim, i zauważcie też, że... Ale tam, no właśnie, no, tylko co to tło wnosiło? Znaczy, co tam... Nic, ja nie zapamiętam tej lokalizacji. Ja pamiętam Mustafari, dla mnie to jest nieodłączny element tamtej walki, ale w ogóle nie kojarzę tła z tej ostatniej walki. Ja co rozumiem... więcej, nawet nie wiemy, jaka to planeta, przypomina. To, a, fakt. Tak, ale nawet gdyby ktoś powiedział mi, ale miało być ciemno, tak jak na przykład, tak jak była obrona Winterfell, tam też miało być ciemno, prawda? To tak ma być, taki zabieg, tak? Ale jakbyś mi coś takiego powiedział, to chciałbym zobaczyć niesamowite efekty właśnie w stylu J.J. Abramsa, flare lenses, jakieś tam, że nie wiem, po prostu aż kontrastowo daj mi po oczach światło z mieczy świetlnych, żeby jakoś zagrać tą ciemnością, ale nawet to się nie dzieje. I ja będę argumentował, że to jest źle nakręcony serial. Deborah Chow naprawdę nie błyszczy. No, słabo wypada. Ja rozumiem, że można źle napisać jakąś scenę, ale można ją wtedy dobrze nakręcić. I sceny ucieczki Lei, dwie sceny ucieczki Lei, ja rżałem ze śmiechu. W ogóle ten serial ma najszybsze dzieci w galaktyce, także... Tak. Ale to jest z muzyką z Bene Hilla jest super. Ona nie biegnie. Ona robi coś na zasadzie takich półkroczków. Truptania takiego. No tak jak było Bene Hilla. Ona ucieka jak dziecko i wiesz, że tak, każdy by ją złapał od razu, ale starzy ludzie nie chcą jej złapać, nie? I o to chodzi, nie? Że ona biegnie jak tak. Wszystkim mamy... musimy wierzyć na słowo, to jest okropne. Ale zawieszona jest całkowicie tutaj logika. Jak my oglądamy tę scenę tej drugiej ucieczki, bo to rzeczywiście pierwszy, drugi ucieczki są najgorsze, drugi jest fatalny, ale jak oglądamy tę scenę, to w tym samym czasie... Rewa odpierdala Edzie Auditore. No właśnie. Czekajcie. Parkour Rewy to jest najgorsza scena w tym serialu, którą kocham, bo to ona jest tak idiotyczna i ja nie wierzę, że nikt nie zwrócił na to uwagi, nikt nie powiedział Deborze Chow, że to nie ma zupełnie sensu. Ona robi te fikołki i to jest jeszcze straszny montaż, bo mamy przerwę, to jest cały czas jest przeskok na Obi-Wana i na nią, I wydaje się, że to... Stawkę, której tak, nie tak, naleje. Tak, wydaje się, że to ma jakiś sens, że oni się spotkają na końcu. Nie. Na końcu Rewa ląduje w miejscu, gdzie nie ma niczego. Zrobiła ten cały parkour, żeby wylądować i nic nie zrobić. Nie? To do niczego nie prowadziło. To jest absolutnie na każdym poziomie zła reżyseria. Krytyczna reżyseria. To jest straszne, nie? I mamy tego też Obi-Wana, który biegnie za tą Leją i to też miał być jakiś pomysł, że ona się tam zagubi między tymi ludźmi. I to by można było dobrze nakręcić, że on naprawdę wpada na jakichś ludzi. Tam jest naprawdę taki tłok, że to dziecko wykorzystuje swoje atrybuty, że jest małe, nie widać go i gdzieś tam przemyka, nie? I mu znika. Tak. A tu mamy chłopa... już w takim dobrym wieku, który złapałby dziecko, nie? Jeśli chciałby je złapać, a on musi biegać wokół niej i tak, wiesz. O nie mogę cię złapać, nie? To jest tak, jak się z dziećmi bawisz, nie? I że chcesz je złapać, ale nie łapiesz, nie? Ze swoim dzieckiem, nie? Nie mogę cię złapać, jak uciekasz strasznie. To było straszne, nie? Jezu, to zostało w tym serialu. Tak, nie. Parkour w ogóle na poziomie trzeciego Taken, to jest tragedia, no. Tak, ale produkcja tutaj, ja nie wiem, słuchajcie, ja napisałem do kumpla od parkura. Znowu. Nie chcecie wiedzieć, jaką miał opinię. A to nie był parkour, no to nie, było taki, to, wiesz, nie. Jak ktoś sobie wyobraża parkour przez pryzmat filmowości, nie? Bo ona używała mocy, a nie, że parkour, mocy ale używała. Ale o to chodzi, że gdyby ona tylko, że nie mogła używać mocy, tylko, to były po prostu takie wymyki, jak robiła w Zaginionym Świecie Parku Jurajskiego dziewczynka na kiju, co nie miało kompletnie logiki i sensu, nagle ona wywala, żeby Velociraptora walnąć, ale musi zrobić to absolutnie perfekcyjnym jakimś piruetem na drążku stworzonym przez jej trenera i musi to zaliczyć. A jak cię trener mógł wylać? To tak jak była Beka ze sceny... Beka ze sceny The Book of Boba Fett, gdzie była ta strzelanina, już ta wielka strzelanina, jak miasto się broni i był właśnie tam jeden z tych śmiesznych gości, co jeżdżą na tych śmiesznych motorach kolorowych. Pamiętacie tych Banda Czworga, tak? Nie, Power Rangers byli super, ale nie pasowali. Tak, i tam jeden właśnie gościu miał taki blaster i on zamiast strzelić tak wprost, on robi taki zajebisty piruet i oddaje strzał z biodra. Ale to było w zwolnionym tempie puszczony i gościu zapytał, ale po kichuj?
Czemu? No jakby po co ten piruet tam ale był? To się dzieje już od dawna. Przecież w The Last Jedi była scena, w której szturmowcy upadali, zanim zostali trafieni w słynnej, pięknej, skądinąd wizualnie, ale bzdurnej, fabularnie scenie w komnacie. Potem w serialu Obi-Wan Kenobi nie dość, że ludzie dostają z blastera, zanim on wystrzeli, to jeszcze przypominam plaskacz mocy, który jest w którymś momencie wydany jednemu ze szturmowców, który upada oczywiście momentalnie. Już wiemy, że szturmowca można powalić nie tylko strzałem celnym, na przykład w kolano, on wtedy umiera automatycznie, bo szturmowcy w kolanach mają serca i mózgi, w związku z powyższym po strzale w kolano natychmiast umierają. Teraz wiadomo, że już wystarczy mi sprzedać plaskacza i on od razu umrze. Tak, jakiego wora oni mają w ogóle tę zbroję? I to się dzieje bez przerwy. I wiecie dlaczego? Dlatego się to Przez dzieje, że Disney nie traktuje się poważnie. Disney zapomniał, że Star Wars to jest space opera. Scena na Mustafar jest zapamiętywalna dlatego, że jest Duel of Fates, że tam operowo, dosłownie, dlatego też muzyka gra pierwsze skrzypce, nomen omen, ścierają się dwie siły ze sobą. Tak samo wszystkie inne siły w galaktyce mają właśnie ten taki operowy, niekiedy operetkowy i śmieszny charakter, co ładnie konweniuje z tym, że na poziomie światotwórczym traktujemy się poważnie, tak? Tu się możemy traktować niepoważnie, bo wiemy, że to jest fantazy, wiemy, że to jest opera, wiemy, że to są świetliści paladyni przeciwko panu ciemności. Ale na poziomie światotwórczym stosujemy na przykład zasadę Used Universe, którą miał George Lucas, że wszystko, świat musi być stary, musi być naznaczony zębem czasu. Sam Lucas za to oberwał w prequelach, że sobie robił odpicowany świat w CGI i wszyscy się z niego śmiali. To przepraszam, ja wolę... O tym pamiętam już. Ja wolę świat CGI z prequeli od tego, co się dzieje tutaj, ponieważ tutaj nie ma ani dobrego CGI, ani nie ma dobrych practical effectsów, tylko jest scena z jasełek zrobionych w gimnazjum plastycznym i nie, po prostu nie. To jest dla mnie nieakceptowalne. I jeszcze ostatnia kwestia. Zauważcie, że mówimy Mustafar, Tatooine, Alderaan. Ja nie wiem nic nowego o tym świecie. W ogóle nic, absolutnie. Ale wiem bzdury różne. Tak. Na przykład bzdurą jest, że Inkwizytor może używać mocy. Inkwizytor nie może używać mocy, ponieważ Vader osobiście dbał o to, żeby Inkwizytorzy nie byli Sithami. Oni nie byli Sithami, jest reguła dwóch w galaktyce. Tak. W związku z powyższym Vader nie trenował w mocy Inkwizytorów, więc Reva nie może używać mocy. Więc ten parkour nie ma sensu podwójnie. Grzegorz... Ale w ogóle wszystko z nią związane w tym momencie nie ma w ogóle sensu i to jest przełamanie loru totalne. Nie? Jeszcze a propos kwestii wizualnych, reżyserskich, bo Grzegorz, jeszcze ty nie dorzuciłeś od siebie. Jak ty oceniasz od tej strony serial, takie plastyczno? No jeżeli chodzi o wizualne, no to przecież mówiłem, że mi się generalnie podobało. To mówiłem na samym początku. To w ramach obrony, że tak powiem, jakiejkolwiek tego serialu, że wizualnie było spoko. Ale tak, ale poza kwestią plastyczną, reżyseria też. A proszę cię, jaka reżyseria? No, to tak mówisz, że to tak jak powiedziałeś wcześniej, dobra. Że nie było żadnej niespodzianki. Największą niespodzianką to był Liam Neeson na końcu, nie? W końcu była jakaś niespodzianka, tak swoją drogą. Ja się spodziewałem, że tak to spieprzą, że nawet jego nie będzie. Ja też się spodziewałem, bo chyba o to w tym chodziło, że on gadał do tego Qui-Gona, mistrzu Qui-Gon. To jest jak strzelba Czechowa, tam co wiesz, co jest wyciągnięte, to musi w końcu się pojawić, na samym końcu mieć jakieś rozwiązanie. Jakby w Mavericku na końcu miał się guz pojawić, nie? I tutaj się pojawił ten guz, nie? I na końcu mamy Qui-Gona i wow. To jest dokładnie to, że się musi, wiesz, musi się pojawić to, co fani chcą zobaczyć, nie? I wiesz, że od początku, jak się pojawiły informacje, że będzie serial Obi-Wan, to gdzieś tam z tyłu każdy miał, że jak jest Obi-Wan, duchy mocy, musi pojawić się w którymś momencie Qui-Gon. I ja byłem przekonany, nie? Mówię, ostatnia scena to będzie Qui-Gon. Mówiłem to przed premierą tego, pojawił się i mówię, no mówiłem, nie? Myślałem, że chociaż nawiążę do tego, że on dostał też w brzuch i on akurat padnie, że czemu Reva jest bardziej wytrzymała niż on. Ale tego nie było i tego troszkę żałuję, no. Ej, ale co ciekawe, tutaj jeszcze tylko dodam, że jedną nową rzeczą, jaka została dodana do lore w ogóle, która doprowadziła do jakiegoś nową w tym świecie, jest postać właśnie Rewy. To jest jedyna wiesz, która... Może coś jeszcze z niej być tutaj poza tym serialem, nie? Bo jak wiemy, Inkwizytorzy, to już było w Rebels rozwijane, nie wiemy, jak to się mniej więcej potoczy, wiemy, co z Obi-Wanem, wiemy, co z Leją, wiemy, co z każdą postacią, nie? I tą, z którą mogą coś jeszcze zrobić i wiemy, że już są plany, żeby zrobić oddzielny serial o Rebie. Nie wiem po co, ale są takie plany. Bo to ma być charyzmatyczny serial. Tak, ale tutaj jej rola jest po prostu i jej poprowadzenie tej postaci jest karygodne. I jeszcze w pewnym momencie, okej, to, że chce się zemścić na Vaderze, że chce podejść do niego, nie? I to było clumsy as fuck, ale
to był jeszcze jakiś plan. Ale ostatni odcinek po prostu całkowicie bombarduje tą postać, bo i mamy ten najgorszy przykład szczucia emocjonalnego, gdzie mamy postać, której mamy, że na końcu podejmuje tą jedną dobrą decyzję, nie, że o, przynosi tego Luka i o, nic mu nie zrobiłaś, to i ten Obi-Wan nad nią staje i jest dla ciebie jeszcze droga, musisz wybrać teraz swoją, nie, teraz będziesz broniła pewnie galaktyki, będziesz Voltronem, nie, połączysz się z innymi, tutaj znajdziesz innych i będziecie robili wielkiego robota z siebie, z własnych ciał, czy coś takiego, nie, tak to zrozumiałem mniej więcej, no, ale wiecie, o co chodziło, Body nie, że, horror. Tak, że możesz coś lepszego sobie z siebie zrobić, nie? Ale to jest najgorsze wybielanie złoczyńcy, bo widzieliśmy dwa odcinki wcześniej, jak ona kazała wymordować całe miasto, gdzie widzieliśmy, że dzieci padały i wszyscy. I no ja właśnie. Nie mogę żadnych pozytywnych uczuć czuć w stosunku do tej postaci. O, nawet jeśli ona mechanicznie zaczyna płakać i oj nie, nawet tego nie mogę zrobić, nie, ale tutaj patrz, przyniosłam ci ciało tego Luka żywe, nie? I, ale nie, to jest straszne. Ale to jest kwestia też po prostu słabego aktorstwa, naprawdę. Tak. To nie jest dobrze zagrana też postać. Ona, nie wiem, nie chcę tutaj wyjść na jakiegoś totalnego oszołoma, ale ona gra na tej zasadzie, jakby obraziła się na kogoś. Cały czas jakby tak, była obrażona. Tak, masz rację. Po prostu. Tak, jedną miną niestety. Tak, i robi to. Obi-Wan! Ja mam nawet fragment dialogu, przepraszam, jak ona biegnie ze statkiem, w którym odlatuje Obi-Wan. To jest właśnie połączenie dobrego aktorstwa z dobrym scenariuszem. You can't run, Obi-Wan! We will find you! We will destroy you! A on to nie słyszy, bo jest... Zagrałeś to niestety lepiej niż Rewa, więc opowiem Obi-Wan się, że... Obi-Wan leci, patrzy przez okno i mówi, kurwa, co ty ode mnie chcesz, kobieto? Co ja ci zrobiłem? Tak, właśnie to jest najlepsze, że my do końca nie wiemy i ja też nie wiem, obejrzawszy ten serial, żeby było śmieszniej, jakie były do końca jej motywacje. Ale ja tego nie rozumiem. Sposoby? Tak. O to, i to też. To jest znowu trzeba zawierzyć na słowo scenariuszowi i twórcom. Trzeba uwierzyć im. Słuchaj, taka jest jej motywacja. Bo zobacz, jaką ona ma mamę. Tak. Bo tak. Znaczy, Moses Ingram zebrała bardzo wiele cięgów i to takich naprawdę. No, bo ludzie nie umieją wyrazić swoich potrzeb. O, to na to chodzi. Te cięgi są, bo oni zrzucają może, to raz, że jest czarnoskóra. A może nie potrafią wyrazić też swojej krytyki. W tym jest problem. Więc jakby no, co najmniej nieprzyzwoitych słów pod jej adresem poleciało. I na to trzeba zareagować. Ale trzeba też oddzielić krytykę aktorki od hejtu. I tak. Dla mnie Moses Ingram zagrała w tym serialu tak, jak panna, którą facet zaciągnął na pyrkon, założył jej kostium i powiedział, hej, no zobacz, będziesz się dobrze bawiła, poczujesz moją pasję, zrozumiesz, dlaczego tak kocham Star Wars. I ona tam siedzi dwa dni w tym kostiumie i właśnie ma taką minę jak Moses Ingram przez cały czas. Moses Ingram powiedziała w jednym z wywiadów, że nie była fanką Star Wars, a nawet nie widziała żadnej części, zanim nie dostała roli. Świetny wybór castingowy! I to czuć od niej, tak? Ewan McGregor niestety nie został w pełni wykorzystany w tym serialu, podobnie jak Hayden Christensen, ale nie da im się zarzucić, nie da im się zarzucić braku miłości do materiału, chciałem powiedzieć źródłowego, no w sumie wszystko jest materiałem źródłowym, powiedzmy oryginalnej trylogii i tego, co zrobili wcześniej. Moses Ingram nie tylko rezonuje antycharyzmą, ale widać, że ona nie rozumie tego świata. Ona nie rozumie legendy, ona nie rozumie znaczenia kulturowego i popkulturowego Gwiezdnych Wojen. Dlatego naprawdę, jak ja jej słucham, ja mam wrażenie, że ona myśli momentami, że ona gra jakimś kosmicznym The Wire. Znaczy, ale jakby, ja bym też uporządkował jedną rzecz, bo ten kwestia rasizmu, żeby jeszcze ją domknąć, znaczy trzeba być niewiarygodną szmatą, żeby cokolwiek tego rodzaju mówić, co mówiono. Natomiast pamiętajmy, że Disney bardzo umiejętnie grzeje nagłówki i pamiętajmy, że ten sam Disney na plakacie Przebudzenia Mocy skurczył czarnoskórego Fina dla widowni chińskiej, więc oni nie mają prawa mówić nic na temat rasizmu nikomu, a już na pewno nie fanom. I druga kwestia. Bardzo jestem ciekaw, czy ci sami fani, nawet ci, którzy używali tego rodzaju niegodnych argumentów, powiedzieliby to samo o Fendi Newton, która grała genialnie w Westworld, czarnoskórej aktorce również wybitnej, która... I wyobraźcie sobie ją grającą Rewę. Nie mam najmniejszych wątpliwości, żeby sobie lepiej poradziła. Moses Ingram, sprawdziłem to, grała wcześniej w dwóch produkcjach. No przepraszam najmocniej, nikt mi nie wmówi, że to jest jakiś wybitny talent, chyba żeby się rzeczywiście w tych dwóch produkcjach zamanifestował, ale przeczytawszy ich tytuły, szczerze powątpiewam.
Wiesz, to jest też tak, że Moses Ingram to jest ta aktorka, którą można dobrze poprowadzić, bo ona w Gambicie Królowej akurat miała taką niedużą rolę, ale dosyć znaczącą w związku z całością fabuły i była naprawdę niezła, nie? I tylko widać, że tam był lepszy scenariusz dużo. A tutaj... Ja jej też broniłem do tego ostatniego odcinka, ale tam, gdzie już było All Eyes on Me, nie? Gdzie musiała sama poprowadzić ten swój wątek w jakiś sposób, to już niestety no, aktorsko było zderzenie się ze ścianą, nie? I tutaj ona już w nie mogę bronić, grała? Nie? Bo... Nie pamiętam jej w Gambicie grała? Faktycznie, no. Dobra. Ale to właśnie, bo to była ciekawa dosyć postać i ona była dobrze tam napisana, była kontrapunktem troszeczkę dla tej głównej bohaterki w Gambicie Królowej i na tej zasadzie to zdawało egzamin, a ja tutaj widziałem, że ona się po prostu nieswojo czuła i tak w stroju. Sam w sobie. Tak, ale ona była dolepiona jest... do tego serialu, tak jak mieliśmy konflikt, to wiadomo, co było rdzeniem tego serialu, konflikt Vader-McGregor. Tak, się skupmy. A nie wiem, właśnie to jest cały ten problem. Słuchajcie, mi się teraz tak skojarzyło, wiecie, na jakiej zasadzie troszeczkę jest zbudowany ten cała fabuła Kenobiego. To wygląda troszeczkę jak właśnie ta jasełka szkolna, co Krzysiu mówił. To znaczy, ja wiem, bo sam ich tworzyłem mnóstwo, nie? I patrzcie, to jest tak, że masz scenariusz... I był lepszy niż Obi-Wan. Tak, zabrakło tego pocisku. Tak. Wiecie co, że zrobiłem jednak Gwiezdno Wojenne i był świetny. Słuchajcie, chodzi o to, że tak, że masz na przykład w szkole, nie? Dzieciaki i tak, ty robisz scenariusz, który jest rozpisany na 10 postaci, powiedzmy sobie, nie? No ale na casting przychodzi ci ich 20. No to co ty robisz? No żeby pogodzić wszystkich, żeby rodzice byli zadowoleni, że ich dziecko zagrało na scenie. Tak, ty rozpisujesz, dodajesz też na przykład postać albo rozbijasz jedną postać na dwie. Mi się tak zdarzyło ostatnio zrobić, jak zrobiłem Harry Potterowski. Jezus i Chrystus. To dodałem na przykład do tak jakby zrobiłem taki totalny fanfic i dodałem Ginny Weasley do Kamienia Filozoficznego, nie? Po to, żeby, bo jedna chciała zagrać Ginny Weasley i mówię, a dobra, niech będzie w jednej scenie i tak i tak to jest fanfic, będzie na weekend przyjeżdżała do Rona, uła, nie? No i wiecie, to tak to nie wyglądało w Kenobim, nie? Tak to wyglądało w Kenobim. Grzegorz? Ale to, bo to właśnie wspomnieliście, że aktorka, która grała Riven, nie znała wcześniej lore i przez to też jakby nie czuła tego klimatu, ale ja mam wrażenie, że w ogóle twórcy tego serialu nie czuli klimatu Gwiezdnych Wojen, bo nie potrafili nawet utrzymać pewnych podstawowych założeń lore'u, to jest jedno, ale drugie, dla takiego pseudo poczucia właśnie zrobienia jakiś refek dla fandomu, oni sobie zepsuli sami pewne zasady, no bo chociażby po to, żeby wstawić meme na końcu, naruszyli jedną podstawową rzecz, która była wiadomo od czwartej części Gwiezdnych Wojen, czyli że Obi-Wan nigdy nie wszedł w kontakt z Luke'iem, dopóki go faktycznie nie wziął pod opiekę, a tutaj sobie go poznał i jeszcze wywalił z Hello There na końcu. No to po to tylko, żeby pacnąć memem, to jest jedno, to tak, Krzysztof, odpalaj się, jeszcze tylko jedna rzecz, tak, jak zbieraj moc. Druga rzecz, tylko tak dla zaznaczenia, właśnie mnie to rozwaliło na końcu w ogóle, jak Leia się ubierała. Oni zrobili sobie mini cosplay dorosłej Lei, i patrząc na to, to tak naprawdę zaznaczają, że ta postać przez te kilkanaście lat, zanim dojdzie do dorosłości, nie przeszła żadnego osobistego rozwoju. Także w tym momencie to jest bardziej pocisk dla postaci niż cokolwiek innego, co mnie też drażni. Więc ona została stuprocentowo zdefiniowana przez tę jedną chwilę, jedno spotkanie z Benem Kenobi. Ale ktoś bardzo fajnie, cudownie to ująłeś, Grzegorz, bo Vivien Lyra Blair, która grała Leję, jest dobrą aktorką, tylko jak ktoś słusznie zauważył, scenarzyści tego serialu chyba nigdy nie widzieli dziecka, ponieważ oni napisali małą Leję, ale nie dziecko. Tak, to zgrzyta ta postać, bo ona jest konglomeratem tego, co jest irytujące dziecięce, z jednocześnie z jakąś niespotykaną, dziwną dojrzałością. Taki maleńki stareńki, tak? Tak, maleńki stareńki, dokładnie, ale nie taka, że jak u dzieci to bywa, bo na przykład ja to widzę, mając kontakt z dzieciakami, że to jest możliwe. Benjamina tak, Batunowna. To się przeplatało, wiecie, ten dojrzałość taka zaskakująca z pewnego rodzaju kompletną naiwnością, irytującymi akcjami i tak dalej, ale one zawsze są podyktowane jakimś takim
zalążki infantylności, a to jak ona zaczyna mówić na przykład do swojego kuzyna albo do Obi-Wana, zaczyna robić recepcję totalną ich osobowości. A dziecko, tak dziecko tak nie działa. Nie, no to nie, czuć, że to napisał stary chłop jakiś, nie? I patrz, to brzmi cool. To stary chłop napisał coś, co brzmi cool, tak? Nie? I, ale brzmi jak Leia. Jakby, żeby, nie, ale ja nie fani muszą to, widzieć tu Leia koniecznie tak Leję, tak? Były, ona właśnie przejmowała pewne manieryzmy, sposoby, tylko one są karykaturalne, kiedy robi to dziecko. Tak, one są karykaturalne. Tak, jeszcze szczególnie jak chcę zrobić super dziecko. Ja nienawidzę tego motywu super dziecka w czymkolwiek. Jak na przykład mamy tą scenę, gdzie trzeba Leję włożyć w te kable, i tak, ona i hakuje wszystko, nie? Guzika. Ja wiesz, ja jestem w tym wieku, że jak widzę dziecko w takim miejscu, to już się czerwona lampka zapala. Mówię, o nie, zaraz będzie śmieć, zaraz coś się stanie, nie? Ale nie, widzimy, jak ona tam... To jest opieka społeczna po prostu. Tak, tak, tak. A jeszcze Obi-Wan, dajcie ją, wpuśćcie ją, nie? Release the Kraken, nie? I ona tam chodzi, zaczyna tym, wiesz, grzebać, tym się pokrętem, mówię, może tam będzie jakieś, wiesz, jakieś stajcie z tą Lolą, czy coś takiego. Nie, ona zhakowała co trzeba, Lolę przełączyła jednym guziczkiem, no, i Leia wychodzi to, cała na biało, nie? Chodzi. W ogóle wyciągnęła tam jedną rzecz, to dosłownie, to jest takie głupie, to jest takie dziwne. Ja też tak hakowałem w Imperium ma koniec, najgorszych koniec hakerów na świecie. Nie dość, że zmieniają kolor hakowanego urządzenia, to jeszcze jest na zasadzie jakiejś zasranej kinesji. Krzysztof, bo zbierał całą tę moc. Ale kochani, to też jest w kanonie. Przecież w Star Wars Visions, no tak, a niektórzy tak mówili, że Star Wars Visions dobre. Nie! W Star Wars Visions jest scena, w której jedna postać przerzuca miecz świetlny, and I shit you not, przerzuca miecz świetlny z jednej ręki do drugiej ręki drugiego człowieka, ale on jest Sithem. On jest zły, więc ten miecz samoistnie zmienia barwę, czyli pierdzielimy to, że tam są jakieś kryształy które generują. Muszą mieć określony kolor. Tak? Może szybko zaczął krwawić ten kryształ. To jest dobro sprawia, że serduszka... Może działa jak pryzmat, no po prostu przepuszczał światło strona, i... Ale niedowartościujecie ciemnej strony mocy. A to ja nie ma znaczenia, to nie jest moc, to jest chodzi o dobro. Leia ma dobre serduszko, więc Lola w jej rękach nie może być czerwona, tylko się robi niebieska masnia. Ja mam w sypialni taką lampkę z pandą, że jak się klepnie, to też zmienia kolor i to jest dokładnie to samo. Nie, a z poważnych rzeczy, jeżeli chodzi o to, co Grzegorz powiedział, to znaczy, przepraszam najmocniej, fabuła tego serialu. Jest precedens ustanowiony w kanonie, nowym kanonie, żeby nie było, disneyowskim, Rogue One, który łata durną lukę fabularną, która powstała w Nowej Nadziei, robi to zręcznie, umiejętnie i przy okazji jeszcze z przytupem, ponieważ wiadomo, co się dzieje z głównymi bohaterami. Byłem usatysfakcjonowany. Natomiast to, co się dzieje tutaj, zalicza wszystkie punkty na not to do list. Po pierwsze, Obi-Wan miał siedzieć na dupie i pilnować Luka. Po drugie, Bail Organa miał siedzieć na dupie i pilnować Lei. Bail Organa zachowuje się jak debil i przestaje jej pilnować i wyekspediowuje się sam. Ma do dyspozycji siły porządkowe, nie wykorzystuje ich, lata kot z pęcherzem i przychodzi do starego faceta, tak, i mówi, ej, do starego misję specjalną. Na drugiej stronie galaktyki, dekonspirując go, nie, weźmy sobie sytuację, która jest z naszej rzeczywistości, program ochrony świadków. No to jest kuźwa tak, jakby gość z FBI z Washington popylał sobie do miasta i powiedział, panie, jest problem, marchewki, trzeba kupić w sklepie marchewki, panie. Ale jeszcze lepiej, Krzysztof, to jest dokładnie jeszcze ta scena jak z RPGa, że stoi ten typ, który ci daje misję, świeci mu się ten znak zapytania nad głową, Obi-Wan wchodzi w swoje jaskini i tam stoi misja poboczna, nie? Dzień dobry, odklikuje i wtedy się zapuszcza Jimmy Smith, Bail Organa i ja ci daję misję, musisz lecieć tutaj, uratować córkę, porwali, nie? Tak, i jeszcze ten skończony debil wysyła zakodowaną transmisję, którą druga skończona debilka, to znaczy Rewa po tym jak ginie, ale tak naprawdę nie ginie, odczytuje, ona ostatnie z kim sił odczytujesz, to jest na Tatooine, no to tak, no to nikt inny nie mógł tego odczytać, absolutnie, więc Bail Organa jest debilem, to już wiemy, Obi-Wan jest debilem, ponieważ miał jedno zadanie do zrobienia, znaczy kontaktować się z Qui-Gonem, ale stwierdził, że nie, że reumatyzm i kryzys wieku średniego jest silniejszy od niego, więc będzie płakał nad swoim jestestwem i wyekspediowuje się gdzie. Ja już wiedziałem na tym etapie, że ta fabuła jest położona i do tego jeszcze został dołączony ten wątek, który wszyscy przewijamy, to znaczy wątek Rewy, o którą nikt nie prosił. Z tego się nie dało złożyć niczego dobrego i ten serial kończy się dosłownie memem, który destabilizuje kanon.
Ben Kenobi i Luke Skywalker nie znali się, nie poznali się. Leia i Obi-Wan Kenobi nie poznali się. Skąd to wiemy? Ponieważ Leia odwołuje się do tego, jak Obi-Wan był generałem za czasów Wojen Klonów. I mówi o tym, jakby znała to z lekcji historii, którą jej ktoś wygłosił. Ona by normalnie do niego powiedziała "Help me, Obi-Wan Kenobi, like you did before", na przykład, i wtedy mielibyśmy to ustanowione. Nie było, krótko mówiąc, miejsca w oryginalnej fabule, takiego jak w przypadku tego defektu Gwiazdy Śmierci, do wypełnienia. Więc trzeba było wymyślić coś innego. I dajmy na to podróż egzystencjalna, Obi-Wana w głąb siebie, pod auspicjami mistrza, odkrywanie tajemnic Jedi, podróże do innych wymiarów, I mean whatever, tak? Tu jest mnóstwo rzeczy do zrobienia. I możemy, proszę bardzo, drugi wątek, świetnie, ocalała padałanka z czystki Jedi i w którymś momencie oni się mogą spotkać ze sobą. O wiele lepiej dwa wątki czytelne na sześć odcinków. Dobry fanserwis, jest Obi-Wan, jest, nawet Yoda się może pojawić, jest Qui-Gon Jinn i jest jak najbardziej Lord Vader, bo on mógłby się pojawić. I nie dało się to zrobić dobrze. Ja miałem bardzo podobną propozycję tego, jak można było uprościć ten serial i znacznie bardziej skoncentrować na w zasadzie takim character study Obi-Wana i Vadera i Anakina. To można było pójść śladem starego Logana, można było pójść śladem mojego kochanego i tak często przywoływanego Unforgiven Clint Eastwooda, gdzie po prostu mamy tego starego, zmęczonego Obi-Wana, który naprawdę zmaga się z poczuciem winy. Co ja zrobiłem? Jakby człowieka, którego nazywałem bratem, to chyba ja musiałem też mieć na niego jakiś wpływ, kurwa, byłem jego mistrzem, tak? Coś się musiało stać, no i siedzi w tej jaskini i przychodzi Organa i mówi, słuchaj, no porwali mi córkę, no nie mam do kogo się zwrócić, no nie wiem, no może jesteś tak wątły psychicznie i tak wątły fizycznie, że nikt się do ciebie nie przypieprzy, jak będziesz robił tę misję, może po prostu ci się uda. No jebać no program ochrony świadków. Misję i dosłownie 3 czy 4 odcinki mielibyśmy Obi-Wana na misji, ale nie byłoby żadnej rewy. Byłby Vader, który stara się gdzieś tam z cienia operować i gdzieś tam drepcze mu po piętach i dla niego jest tylko wizją, która gdzieś tam powraca. Nawet się nie spotykają, może do ostatniego odcinka, ale generalnie wolałbym więcej tego Obi-Wana, który przewrotnie nie używa mocy. Właśnie tego Obi-Wana, który gdzieś tam w pierwszym czy w drugim odcinku musi się, nie wiem, przebierać, używa blasterów, strzela jak Han Solo, niesprowokowany jebs z biodra, właśnie takiego zmęczonego Obi-Wana, który wydaje się, że nie wiadomo, czy on w ogóle chce jeszcze żyć. Zżerają go wspomnienia, zżerają go grzechy z przeszłości, wyrzuty sumienia i w sumie cała jego historia byłaby punktem jego zjednoczenia się na nowo z mocą. Jakby zrealizowałby tę misję, dostałby masę blizn, byłby poparzony, wymęczony, popłakałby się, jakby zobaczył Vadera, może by spieprzył, by było jeszcze ciekawiej. Byłaby taka inba ze strony fandomu, że Obi-Wan uciekł z pola walki. Bardzo dobrze, uciekłby z pola walki, ale przynajmniej w jakiś sposób zmieniłby się jako postać i zobaczylibyśmy, jak on przechodzi z tego starego, bezdomnego Aleka Guinnessa z punktu, w którym wygląda jak gościu, który wyszedł od barbera, ubiera się jak hipster zupełnie intencjonalnie. A zamiast tego, a propos tych idiotyzmów, o których mówił Krzysztof, mamy takie rzeczy, jakby już się przyzwyczailiśmy, że nawet na to nie zwracamy uwagi, bo jest coś takiego jak suspension of disbelief, zawieszenie naszej niewiary, szczególnie kiedy oglądamy coś takiego jak Star Wars, ale na Boga. Mamy Vadera, który wyżyna dzieciaki, robi krucjatę wyrżnąć wszystkich Jedi i tego świadkiem jest Reva. I Reva, która dorosła do tego, żeby być naprawdę fantastyczną fechmistrzynią, która ma potężną motywację, żeby zabić Vadera. Vader dźgnął ją, pojawia się Grand Inquisitor, w ogóle nie wiadomo skąd, mówi, a tak naprawdę nie zginąłem i teraz umieraj w tym swoim gutter, bo tutaj zasługujesz w tej brzydkiej scenografii sraczkowatej, umieraj. I oni ją tak zostawiają. W sensie, chcecie mi wmówić, że Vader, który przewidział, że ona go zaatakuje, nie Grand Inquisitor, który przewidział, że będzie musiał sfingować swoją śmierć, zostawiają ją tam i jeszcze zostawiam jakiś statek, bo na kilkanaście godzin później jest na Tatooine. Ten sam Vader, kilkanaście godzin później, dopada Obi-Wana na czarnej planecie, nazwijmy to, nie wiem co to jest, skalnej czarnej planecie. Węglowa. I walczy z nim i przysypuje go kamorami. Ma przed sobą najpotężniejszego Jedi w uniwersum, o czym się właśnie przekona. Dlaczego jest najpotężniejszy? Bo jeszcze niedawno był niedołężnym starym człowiekiem, który wyszedł świeżo od barbera i bał się używania mocy, uciekał przed nim, a teraz
kurwa, po prostu macha mieczem jak niepyszny, no jakby w ogóle odmłodniał. No więc przykrywa go tymi kamorami, odwraca się napięcie i odchodzi. Pokonałem Obi-Wana. O, 1-1. Przykrył go kamorami. Dlaczego nie odciął mu głowy? Po czym Obi-Wan zrzuca te kamory, wychodzi przed Vaderem, mówi, nie, panie kolego, spuszczę mu w pierdol, tak potężnie, i mówi, no, to się z tą policzyłem, sayonara, i znika. Żebyście dobrze mnie zrozumieli, ten sam Obi-Wan, który przez całe pierwsze 3 odcinki boi się, że go zarżną tak, jak zarzynają wszystkich Jedi, mówi, nie mogę używać mocy, bo mnie znajdą, nie mogę używać mocy, bo znajdą Luka, stoi na wprost Vadera, głównego, nawet nie generała, głównego generała Palpatina, wykonawcę wszystkich jego najbrutalniejszych rozkazów, rzeźnika Jedi, ma go na końcu swojego miecza świetlnego i mówi do zobaczenia i kończy na takiej nucie, że teraz już jestem bezpieczny. Spotkamy się w drugim sezonie. W sensie Vader wie, że on żyje, wie, że on jest potężny i zostawia go żywego. A ja ci mówiłem, bo miecze świetlne tutaj działają odwrotnie proporcjonalnie do grubości plot armoru, nie? Więc no nie mogę po prostu załatwić i koniec. Ale dokładnie proporcjonalnie do siły i pędu kamienia wielkiego, tak? Ja też takie miałem, że okej, zostawia zbrodniarza wojennego, tak. Przerażająca scena. I to nie jest tak, że on nagle, okej, jesteś moim przyjacielem, zrozumiałem, to zostawiam cię. Nie, właśnie on go nie jeszcze do niego śmierć, mówi Darf! Mówi do niego zostawił na śmierć wcześniej, ale on go zostawił na Mustafa wcześniej, płonącego na śmierć zupełnie. Tak. I nie miał z tym problemu, nie? A tutaj kosztowało życie to wielu Jedi, tak. Siema, nara, spotkamy się, mówię, w drugim sezonie. Powiedział, że już jakby tam nie ma Anakina w środku, tak? Gościu, tak, że tak powiem... To czemu? Tak, ale czemu? To taki Dragon Ball, zostawiam cię, musisz teraz trenować, spotkamy się, jak zyskasz więcej. Trzy takie rzeczy na przestrzeni 2 odcinków. Vader zostawia Rewę, Vader zostawia Obi-Wana niedobitego, Obi-Wan zostawia Vadera niedobitego. Ile można? Zero szacunku do śmierci, zero. Jeszcze, jeśli chodzi o tą niekonsekwencję, to mamy na przykład... Jeszcze jeden wątek poruszę za chwilę, ale to sekunda. Mamy tego pseudo Jedi'a, nie? Który udaje, że jest Jedi'em i tam Kumal Nanjiani. Kumal Nanjiani, ale tak, całkiem okej rola, nie? Ale nie mam z problemu akurat z tą postacią, nie? Jako nową postacią, nie? Ten jego wątek początkowo był okej, ale jak mamy tą scenę, gdzie on trafia na Rewę i zaczyna te swoje, żeby ją zatrzymać, ja to jestem Jedi'em i ten, ona go zostawia po prostu, nie? Ona, która zaczynała wszystkich wcześniej po drodze, morduje te miasteczka, nie? Ale tego gościa zostawia, bo on się musi pojawić w następnym odcinku jeszcze, więc okej, ciebie tutaj zostawię. Problemem tego serialu jest to, że tu jest tyle postaci butem dopchanych. Mamy, pamiętajcie, że oprócz tych, o których powiedzieliśmy, mamy jeszcze cały wątek, tak, mamy cały wątek tej rebelii. Mamy tą Tala Durith, kobietę, który... Tala Durith, którą gra Indira Varma. Tala mi się... Znaczy, ona miała zajebisty potencjał. Świetny background postaci. Potężna w mocy. Ale super agentka Republiki, która wchodzi do bazy Republiki, stoi przy tym komputerze i gada, Obi-Wanie, jestem tutaj w bazie Republiki, stoję przed komputerem, otworzyć teraz wszystko. Patrzę na tego gościa z boku. Imperium, teraz ci otworzę wszystko. I patrzę na tego gościa z boku. Tak, wszystko ci otworzę, wszystko. Wow, nie mogłem. W ogóle to jest tyle idiotycznych takich rozwiązań, takich malutkich, jak to. Albo na przykład mamy Obi-Wana, któremu ona otwiera oczywiście ten włas, on tam wpływa i mamy tego Stormtroopera, który tam stoi. I ja mówię, okej, on go teraz, wiesz, obezwładni, weźmie jego kostium i się będzie mu poruszyć po bazie. Nie, on go wrzuca jak szmatę do tej wody i idzie w swoich pięknych szatach Jedi po tym kompleksie, w którym powinien, wiesz, nie zauważony się przemieszcza. Nie mają kamer tam żadnych. Tak, ale on, wiesz, obwieszony tutaj miecz z boku, dynda, żeby wszyscy widzieli, nie? Jeszcze pokazuje bioderko, nie? Mówię, to jest taki idiotyczny, albo jak uciekał, pamiętacie, jak uciekał z Leją, jak już ją złapał po 6 godzinach? To jest tak zwany Big Lightsaber Energy, no. Tak. Włożył ją pod płaszcz i włożył ją pod płaszcz i zrobili tego, wiesz, zboczaka Horsemana, tego dzieciaka, co dwa dzieciaki na sobie siedziały, nie? To była dokładnie ta scena, że on idzie z takim wielkim, wiesz, guzem, nie? Z boku. Riva rozmawiała z nim w momencie, nie jak przez drzwi dyskutowali, co nikogo oczywiście nie zastanawiało, czy tak. Mogą tak. Ja jestem padałanką, wszyscy słyszą? Byłam. Tak. I jeszcze dodatkowo, jak oni byli otoczeni tymi żołnierzami, już pojmali go i później ona go wypuściła, to oni rozmawiali na głos przecież. No kurczę, to jest znowu takie zawieszenie, nie wiem, zawieszenie kompletnej logiki. Vader to Anakin, tylko żeby nikt nie usłyszał. Co? A przecież ona spami tą wiedzą. Anakin. Przecież ona jak biega, to spami tą wiedzą wszędzie. Przecież jest tam scena w pierwszym odcinku dosłownie, jak ona mówi,
Obi-Wan! Bo ja znam tego Anakina, to Vader jest normalnie. Tam ludzie sobie tam, nie wiem, smażą sobie coś na grillu. O kurwa, Obi-Wan! To jest, smażą jest, Anakina może. Vader jest Anakinem, nie wiedziałem. Młodego Anakina, co kiedyś on z tym sam był. Ale w ogóle taki ważny moment, że Obi-Wan się dowiaduje, że Anakin żyje. Ona mu po prostu, Anakin żyje, haha, nie wiedziałeś, tak, że... Tak. W takim momencie, naprawdę. Albo mamy tą scenę, gdzie wiedzą już Beru i Owen Larsowie, że ma się pojawić Rewa, no, ta wielka inkwizytorka z mocą, nie? Zamiast uciekać, bronić tego zaciekać za wyszką, co oni robią? Dawaj, shotguna, nie? Ciocia Beru wychodzi, shotgun. Ale to jest w ogóle mocne. Zobaczcie, no. Joel Edgerton, który jest aktorem wybitnym, jeszcze reżyserem teraz, no to facet zrobił wielką karierę. I zagrał sobie tego młodego Owena, nie? Zagrał sobie tego młodego Owena w tej środkowej trylogii i tak już kurwa został. I wchodzi taki film czy taki serial jak Obi-Wan Kenobi i mamy takie... Jest właśnie taka Moses Ingram, która nie ma żadnej miłości do tej serii i dostaje tak rozbudowaną rolę. Nie ma żadnej uwarunkowanej jasno motywacji. Nie kibicujemy tej postaci. Irytuje nas. Bije od niej antycharyzma. Jest ten tani cosplay z Pyrkonu osoby, która jest tam po raz pierwszy, nigdy nie słyszała o Star Wars. I mamy tak wybitnego aktora jak Joel Edgerton, który w zasadzie tylko na koniec ma parę scen do odegrania, gdzie biega z shotgunem i strzela do niej i tak z tego nic nie wynika. Jakie to jest marnotrawstwo talentu. Tak samo Hayden Christensen. Zgodzę się z Krzysztofem, że jak już robimy te retrospekcje i mamy tego Haydena, no to wyciągnijmy z tego chociaż trochę więcej. Pogłębmy relacje między tymi postaciami, zamiast tylko powiedzieć, że zawsze miał piętę Achillesową Hayden, że wydawało mu się, że już wygrał, ale tak naprawdę nie wiedział, że ukryliśmy drugi statek za tym statkiem. I ściągnął nie ten, co trzeba. Ale tak, a poza tym zauważcie, że jak już... to jest piękna scena swoją drogą, jak Vader ściąga, to jest oczywiście callback to Force Unleashed. Ale żeby to się nie kończyło, wiesz, kosmicznymi jajami, nie? Ale jemu się już mana skończyła, dlatego nie mógł ściągnąć tego drugiego statku tak samo jak pierwszego. On stwierdził, kurczę. Tak, ja myślałem, że jakiś mały statek wyleciał z tego statku na początku, bo tak nakręcone źle. Z hangaru jakiegoś wyleciał dosłownie, zanim on się schował ten stateczek za nim. Taka matrioszka, kosmiczna matrioszka. To był taki mały stateczek. Ostał metr od niego ten drugi statek. Na Grzegorza jest najlepsza. Taka matrioszka Grzegorza. A jeszcze taka jedna scena z tych absurdów związanych z tym, że właśnie cały czas usiłuje się nam mówić, że oni usiłują zachować anonimowość, jak podczas pierwszej tej sekwencji pościgowej w pierwszym odcinku Obi-Wan widzi, że jest informacja o tym, że jest ścigany listem gończym. No to wiecie co, każdy normalny człowiek, jak wie, że jest ścigany listem gończym, oglądaliśmy Borna, wiemy, że idzie się szybko, zmienia się strój i tak dalej. Nie no, Obi-Wan jest na takiej zasadzie, nie no. Teraz mnie nie rozpoznają, nie? I sobie zakłada sobie tam jakiś kaptur, leje, ubiera, nie wiem, w coś, daje jej okulary różowe i lecą, nie? Mógłby chociaż ogonić brodę. Ale on później biega bez kaptura, a wszyscy mają te zegarki z tymi, wiesz, tam holograficzne z jego twarzą, nie? On biega, sami zwracają na siebie uwagi tym, że on krzyczy, ej, Leja. A to jest dziwne, słuchaj, bo to zapomniano wszystkie gatunki filmowe, nie? Że szpiegowskie kino, kino akcji i tak dalej, gdzie to są tropy, już się śmiejemy z tego. Gra Hitman na tym polega przecież, że wykorzystujemy maksymalnie dużo tropów przebierankowych i skradankowych. I ja nie wierzę w to, że nie jest w stanie tego nawet naprawdę kiepski reżyser, dopiero początkujący wdrożyć. A byliśmy o krok od po prostu parodii a la Halo, gdzie on po prostu ściąga ten kaptur, dźwięk mówi, to ja, Leclerc. Ale zobaczcie, jakie to jest zabawne. Tak bardzo fani mówili, Jezu, ile tego Tatooine jeszcze będzie, tak? Mandalorian, Tatooine. Book of Boba Fett, Tatooine. Pierwsze zapowiedzi Obi-Wana, Tatooine. Bardzo skondensowana wielka galaktyka, nie? I Obi-Wan Kenobi w końcu daje nam do zrozumienia, będą inne planety. Kurwa, nie znamy nazwy żadnej z nich. Żadnej z nich. Wchodzono nowe planety i były tak nieciekawe, tak mdłe, że nawet nie jesteśmy w stanie ich wymienić. Słuchajcie. Ja po tym wszystkim, ja się zgadzam z Anakinem Skywalkerem. I fucking wyrzuć hate ich wszystkich. A to swoją drogą, ale ja nienawidzę piasku, nie chcę już widzieć piasku, nigdy już nie chcę zobaczyć Tatooine. Nie wiem, niech wprowadzą program zalesienia tego. Ja już nie chcę już oglądać Tatooine. Jak w filmie. Ale tak, rzeczywiście przydałoby się zobaczyć coś nowego i przypomnijcie sobie Book of Boba Fett, jak jest ta solo misja Mandalorianina w Book of Boba Fecie, gdzie on trafia na jakąś taką planetę, która wygląda jak Cytadela z Mass Effecta,
Znaczy nie planetę, to właśnie jest jakaś stacja kosmiczna. Tak, tak. I gdzieś tam jest w ogóle na dole, gdzieś jakiś cypelek, który jest już zawieszony w przestrzeni kosmicznej. To było zajebiste. To było coś świeżego, to było coś nowego. Jak myślę na przykład Knights of the Old Republic gra, jakie tam były fajne planety, jakie tam były fajne miejsca. Nie, no, w ogóle sama planeta Mandalorian, tak? To jest ciekawe. Nie, no jak się nie sprzeda? Oczywiście, no, Kenobi musiał się sprzedać tylko i wyłącznie tym, co już wszyscy znają. Ale zobacz właśnie, że to jest błędny trop. Mandalorian. To nie jest błędny trop, tak ma być, był bardzo dobry serial, tak miał być. Mandalorian pokazał nam nowe postaci, kilka nowych lokacji, zaczyna się na zimowej planecie, może gdzieś już tam była w przeszłości i dopiero potem wprowadza znane postacie. A tutaj jak już tylko wiedzieliśmy, że będą znane postaci, to dla nich przyszliśmy i wychodzimy dwa razy bardziej rozczarowani. A co powiemy ludziom, którzy mówią, a mnie się podobał, więc nie macie racji. Co im odpowiemy? Jest mnóstwo takich ludzi, no. Ja teraz też mam u siebie. Nie subskrybuj. Sporo ludzi, którzy uważają, że jest, no, Obi-Wan dał im to, co chcieli. Czyli co? No, to właśnie. Ten fanserwis, ten powrót tych postaci, które lubią, to czasami wystarczy. Dobre tło do spania przed telewizorem. Czasami to wystarczy. No wiesz, no nie da się tak zawiesić już, jeżeli bardziej czegoś może wymagasz, niekoniecznie tylko i wyłącznie fandomowego, Star Warsowego, nie wiem, nawet ciężko mi to określić, ale jeżeli no, nie umiesz tak bardzo zawiesić niewiary, no to sorry, to się wyrżniesz o pierwszy kamień na Tatooine i już nie wstaniesz, żeby uwierzyć znowu, to, co się dzieje tutaj. To przed nagraniem w ogóle tak gadaliśmy, że tak naprawdę te wszystkie nowsze części mają coraz więcej takich min, które sobie po prostu studio samo podkłada i się na nich koncertowo wypieprza i to nie przeszkadza po prostu ludziom, którzy nie wiedzą, że się kiedyś dzwoniło do internetu. To jest od po prostu pewnego pułapu już nie pamięta się, nie oglądało się albo nie budowało się emocjonalnie może troszeczkę z tą serią tak, żeby potem zauważyć pewne rzeczy. Przyjmuje się po prostu pewne rzeczy, jakie są i tyle. Jak Ingram Moses nawet się nie widział oryginalnej trylogii. Ale mam trochę i konsumujesz taki serial i ma się inną perspektywę trochę. Chociaż tak jak powiedziałem, to nie jest po prostu zły serial Star Wars, to jest po prostu zły serial, niedogotowane danie. Mhm. Jak dla mnie niedopieczony chlebek, to już też dawałem taką analogię. Mam trochę kontrę wobec tego w zakresie MCU, bo zauważcie, jeżeli idziemy na Avengersów, no to jednak oczekujemy, że wcześniej obejrzeliśmy przynajmniej kilka Marveli i zakładam, że jeżeli ktoś ogląda Kenobiego, to jednak nie ma usprawiedliwienia, że nie, ja to oglądam samodzielnie dla serialu, mi się podoba, no nie, znaczy to trzeba oglądać w kontekście, tak, tego wszystkiego, tak, tylko oryginalną trylogię masz 40 lat, to wiesz, nie pomoże za wiele, żeby emocjonalnie to poczuć. Tak, tak, no. Tak, i wiecie, i mam analogię od razu, pamiętacie, jak krytykowałem i to mocno Doktora Strange'a dwójkę, wróciłem do WandaVision i stwierdzam, że teraz mi się Doctor Strange 2 podoba o wiele bardziej, co sprawia, że jeszcze bardziej krytykuję fabułę Doctora Strange'a 2, ponieważ właśnie nie było tam tej motywacji, która dla mnie była kluczowa. Tak. Tu jest to samo. Ja nie rozumiem działania Rewy, nie rozumiem działania Obi-Wana, w ogóle, kompletnie go nie rozumiem. On zachowuje się tak, jakby zapominał i przypominał sobie trening Jedi na przestrzeni dwóch odcinków. Nie rozumiem motywacji Vadera, żeby było śmieszniej w dalszym ciągu. I absolutnie już nie rozumiem motywacji tych porywaczy, którzy w którymś momencie wzięli tutaj wszystko nic nie rozumiem. Wiecie? Oni wszystko to biorą tak bardzo, bardzo personalnie. A gdzie tutaj w ogóle potęga i plany wobec Imperium? Gdzie tutaj rozbudowanie, nie wiem, wpływów w różnego rodzaju lokacjach, polityka i tak dalej? To jest kompletnie nieobecne. Tutaj są tylko i wyłącznie prywatne wendety, nienawiść i na tym się to skupia. To było okej, gdyby w tle funkcjonowało jakiś naprawdę spójny świat. To Marcin, jak już jesteś... Nie ma, nie? Właśnie, jak już jesteś przy głosie ad vocem, to twoje takie mowy końcowe od każdego z nas, opinia i trochę takie niespełnione życzenia czy marzenia, jeżeli mieliście je odnośnie tego serialu. To znaczy, ja uważam, że ten film za bardzo, tak jak mówiliśmy już, zawiesza pewnego rodzaju niewiarę zbyt dużą ilością rzeczy, na które po prostu nie da się przymknąć oka. Ma w sobie kilka rzeczy, które ja rozumiem, że można ten serial w jakiś sposób polubić i mieć do niego sympatię, no bo działa tutaj na tych postaciach, które dobrze znamy, dodaje się troszeczkę czegoś innego, ale fabularnie
fabularnie pod względem przede wszystkim zbudowania bohaterów nowych, dodatkowych, albo wprowadzenia tych, których niby znamy, ale są teraz młodsi, tak Leia, i z próby tak jakby skonfrontowania ich z tym, co już znamy jako Leia dorosłą na przykład, no to jest wyłożenie się po prostu... koncertowe, tak? No bo tak się nie buduje po prostu bohaterów, tak się tego nie robi, nie daje się im tego typu motywacji, które one mają i tego typu zachowań, bo to zgrzyta, tak się po prostu nie pisze rzeczy, ale kilka błyśnięć i stroboskopowych scen mi się podobało. To jest Radek? Dla mnie totalnie koncept życzeń, który nie działa zupełnie jako koherentna narracja, nie działa jako dzielna historia, nie, to jest produkt, który o niczym nie opowiada, tylko odwołuje się do rzeczy, które znałem kiedyś, do postaci, które znałem i oglądałem lata temu i mam do nich jakieś tam podejście nostalgiczne, bo nawet do tego Anakina Christiansena i do tych rzeczy, których przez lata się mówiło, o, one są słabe, to jednak wyrabia się jakieś tam, że wspomnieniowo pamiętasz, że to było coś, z czym dorastałeś i tu jest ci to tak po prostu podane na tacy, nie? Że to nic nowego się o tym nie dowiadujesz, tylko widzisz to, co już kiedyś znałeś i masz się cieszyć, nie? I ja wiem, że wielu fanom się to podoba po prostu tak, bo mogą sobie uzasadnić to, że rzeczy, które kiedyś oglądali, mają dzisiaj też znaczenie, nie? I to nie był kiedyś tam stracony czas, że oni żyli tym, nie? I to gdzieś tam w nich dorastało i teraz mogą to znowu zobaczyć. I o, jak fajnie, że ten Christiansen powraca, chociaż go przez lata nie było w żadnych produkcjach w kinie, ale jest tutaj. I pamiętam, jak był kiedyś, nie? I on jest tą postacią, którą znałem wtedy, więc kurczę, no to kino dalej jest takie, jak je pamiętam, nie? I te rzeczy dalej mają znaczenie, więc fajnie. Ale no, tutaj nie ma żadnej historii. I ja miałem przez cały serial takie przeświadczenie, że ten biedny McGregor tylko czeka na ten moment i mówi, pyta tej Deborah Chow, nie, czy to już teraz, nie, czekaj, jeszcze chwila, nie, tutaj jeszcze polecisz na tą planetę, on już teraz, nie, Iwan, czekaj, i już dochodzimy do tego końca, już teraz, no tak, Iwan, teraz, hello there, nie, i to było tylko oczekiwanie na to, żeby, wow, przypomnieć o rzeczach, nie, i mnie to tak boli, bo ja chcę jednak zobaczyć coś nowego. Nie lubię tych koncepcji życia, które się sprzedają, bo to się zawsze sprzeda, nie? Dostaniesz to, co lubisz i to będzie zarabiało. I dlatego ja na przykład w tym momencie dużo bardziej czekam na Andora, na serial, który nikogo nie obchodzi. Nie obchodzi twórców, nie obchodzi zbytnio fanów i to jest super sytuacja, bo twórcy będą mogli coś nowego tam powiedzieć, nie będą musieli tam wciskać Vadera, postaci, które znamy z milionów innych produkcji, bo ona jest skazana na straty, ten serial, nie? On przez lata miał problemy swoje, gdzieś tam na boku powstawał i to jest super sytuacja dlatego i dużo bardziej wolę coś takiego niż takie produkty jak Kenobi, które nic mi nie dają. One zostały zupełną pustką, bo ja kocham ten świat, kocham McGregora jako Obi-Wana, bo to jest jeden z najlepszych castingów w historii, ale tutaj nic mi to nie dała ta produkcja, nie? Nie jestem już tym dzieciakiem, który się kiedyś jarał, bo po prostu się bili na miecze i Yoda skakał, robił, odbijał się od ściany, robił piruety i wszystkie takie rzeczy i to było fajne kiedyś, ale chciałbym, żeby te postacie dorosły i nie musiały powtarzać cały czas tych samych rzeczy, nie? I tutaj była ta szansa. Ten Obi-Wan mógł jako postać dojrzeć, nie? Mógłbym wnieść w nim tą postać, która pojawi się w Nowej Nadziei, który przeżył, który kumulował w sobie te wszystkie lata na tej pustyni, gdzie musiał pilnować tego dzieciaka, musiał żyć z tym PTSD swoim, a tutaj tego nie dostałem zupełnie, nie? Nie mam żadnego przemyślenia tego, co się dzieje w głowie tej postaci, nie? Tylko o, leć na tą planetę, działaj tutaj i skończysz w tym samym miejscu, w którym zacząłeś, czekamy na drugi sezon, zobaczymy się za rok może, albo za dwa. Grzegorz? To ja tutaj przytoczę tą analogię, o której wspomniałem wcześniej, czyli taki to jest serial trochę jak chleb bez pieczenia i zakwasu, czyli taka woda z mąką, niby składniki proste i znasz je, ale czegoś brakuje. Tak niby wiesz, jaki to ma mieć kształt, ale nikt się nie przyłożył, żeby dobrze wyrobić ciasto i niby wiadomo, jaki ma mieć smak, ale jest to w chuj niedopieczone, więc tak naprawdę pozostaje taka smutna, nijaka, niestrawna breja, ale niektórym się może podobać. Mi nie. I Krzysztof. Mnie już się mana skończyła, więc został tylko smutek i powiem tak. Już z życia jadę i pobieram z pasku życia. Han Solo nie żyje. Leia nie żyje. Vader ledwo zipie. Obi-Wan wzbudza szczątkowe emocje. Ile jeszcze postaci musisz zarżnąć myszka Miki, żeby wreszcie dano spokój temu światu?
Ile jeszcze potrzebujemy przekonywać się, że problemem prawdziwym jest to, że decydują księgowi, że decydują indeksy giełdowe i że ludzie odpowiedzialni za tę franczyzę nie zdają sobie kompletnie sprawy z tego, że mogliby zarobić o rząd wielkości więcej. I to jest ich problem, bo oni nie potrzebują. Oni mają tak duże zarobki, że nie myślą już nawet kapitalistycznie. Porzucają te wszystkie okazje, które mogliby wykorzystać, na przykład do stworzenia nowych memów. Tęsknię za czasami, w których z memicznej decyzji Jezus Maria, Mace Windu, zapominam, Samuela L. Jacksona, że chce mieć fioletowy miecz świetlny, jest miliard komiksów, mnóstwo narracji fanowskich, jeszcze kanonizujące to wstecznie inne materiały, które tłumaczą, dlaczego faktycznie miecz świetlny Mace'a Windu mógł mieć kolor fioletowy i dlaczego jest to takie unikatowe i dlaczego jego moce były takie unikatowe. Tęsknię za czymś takim. Wykorzystywanie i w nieskończoność odgrzewanie tych samych kotletów w postaci memów Hellover i tak dalej, które wszyscy lubimy, jest krótkotrwałą strategią marketingową. Disney nie myśli długofalowo, myśli tu, na teraz, hic et nunc i nie jest to mądre, nie jest to dobre. Jeżeli jeszcze do tego wszystkiego, przy złych i niemądrych strategiach światotwórczych i marketingowych, tworzy się mdłe, jak to Grzegorz powiedział, produkcje, które nic nie dają i mogą się podobać, bo w sumie spoko, ale tak naprawdę fani zagorzali, nie mają z tym dobrych wspomnień, to ja mogę tylko położyć krzyżyk na takiej franczyzie, a jestem jej fanem od samego początku. No to ja swoje najlepsze zostawiłem na koniec, bo ja widziałem albo doświadczyłem historii, którą próbowało być Obi-Wan Kenobi w tym samym świecie, która wyszła znacznie lepiej. To znaczy, dla mnie Obi-Wan Kenobi składa się z tego, co nostalgiczne i sprawdzone, i to nie uzasadnia swojego istnienia. Jakby to zostało wrzucone pomiędzy dwa kawałki historii, które znamy, więc nie jest w stanie niczym zaskoczyć. Ale ma też to, co jakby świeżej, czego do tej pory nie było na ekranie i wyszło kuriozalnie, czyli na przykład wprowadzenie Order 66, wielkiego inkwizytora, który wygląda po prostu komicznie, jego przydupasów. I teraz to, co rzekomo świeże, zrobiło Jedi Fallen Order. Gra Jedi Fallen Order jest lepszą wersją tego serialu. Mamy tam Cala Kestisa, który jest ciekawszą postacią niż tutaj Obi-Wan Kenobi. Jest jednym z ostatnich Jedi, na którego poluje siostra z Order 66, który jest ciekawsza niż Reva. Do tego ma swoją, nawet nie mistrzynię, ale mentorkę, Cerę Jandę, która jest byłą Jedi, która zerwała swoją więź z mocą, która jest ciekawsza niż jakakolwiek inna postać poboczna, drugoplanowa w serialu Obi-Wan Kenobi. I wreszcie Jedi Fallen Order ma Vadera, który jest lepszy niż ten Vader, którego dostaliśmy w Obi-Wan Kenobi. Bo pojawia się na koniec Vader i jest tam kilka z najbardziej emocjonujących scen, jakie widziałem w historii Star Wars, właśnie z udziałem Vadera. I cała ta historia przedstawiła Order 66 ciekawiej, zaprezentowała fajniejsze lokacje, miałem znacznie głębszą więź emocjonalną z bohaterem Calem Kestisem, abstrahując już od tego, że to jest medium interaktywne, po prostu sama historia była ciekawsza. I tak oglądając Obi-Wana Kenobiego i szukając pewnych inspiracji w wątkach fanowskich, miałem taką wielką nadzieję, że Cal Kestis zostanie zaprezentowany w Obi-Wan Kenobi, on się pojawi, bo to są podobne czasy. I że pojawi się ta postać i połączą świat gry ze światem filmowym, z uniwersum filmowym Star Wars. I to byłoby fajne, to byłoby ciekawe, to otwierałoby nowe możliwości. Ja wolałbym pozostać z takim poczuciem, że może dostaniemy serię o Calu Kestisie, która będzie także growa, ale dostaniemy także serialową, a zamiast tego dostałem obietnicę serialu z Rewą. Najmniej ciekawą postacią w serialu, pełnym raczej nieciekawych postaci i tych, które są ciekawe, ale nie mogą nic zrobić z materiałem, który dostały. Więc mam takie poczucie, że albo idziemy naprawdę kanonicznie, ale wtedy zostawiamy postaci, które znamy i one tylko się pojawiają w tle. Tak jak Vader się pojawił w Rogue One, albo Moff Tarkin pojawił się w Rogue One. Albo bierzemy te postaci, ale pieprzyć kanon. Pójdźmy w całe fanfiction. Jakby ludzie byli porażeni w kinie, kiedy poszli na Inglourious Basterds i zobaczyli, że Hitler został zabity. Dlaczego nie można zrobić sceny, w której Obi-Wan Kenobi albo Reva zabija Vadera? Brzmi szokująco. Wiele osób byłoby zszokowanych, ale to przynajmniej coś by ze mną zrobiło. Na koniec taka gwiazdka i taki dopisek. To nie jest kanoniczne. I don't fucking care. Bawiłbym się świetnie.
i muszą się zdecydować. Albo robią więcej takich produkcji, jak ta, o której wspomniałeś, postaci, która pojawiła się w Rogue One, właśnie moim zdaniem świetnym i niedocenionym, albo zdejmujemy sobie kajdanki z rąk i bawimy się fanfiction. Dlaczego nie? Kanon, rozumiem, że jest święty, ale nie może stać na drodze do dobrego kina. I tyle. Wow. Drodzy Państwo, Radek Pisula z Full Fronta Pisula, napisy końcowe, Marcin Kończewski z Koń Mówi, zobaczcie, jak to ładnie tą ręką jeszcze tak robię, Grzegorz Wątroba z Okiem Dewa i Krzysztofem Maj z Krzysztofem Maj. Do następnego.